Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przybyliśmy na mszę świętą, by uczestniczyć w ofierze Jezusa Chrystusa. Taki jest bardzo głęboki wymiar każdej Eucharystii. Bóg ofiaruje swego Syna, który oddał życie za mnie i za Ciebie. Ja jestem zaproszony, by w tej ofierze dzisiaj uczestniczyć. Dla Boga bowiem nie ma czasu. Jest poza czasem. I dlatego może mnie zaprosić, tak jak zapraszał uczniów, jak zaprosił swą matkę, niewiasty, by towarzyszyły mu w ofierze krzyżowej. Szymona musiał przymusić. Weronika poczuła w sercu, że chce być blisko tego skazańca, którym inni pogardzali. Ja również zostałem zaproszony. I Słowo Boże nam przypomni, że inicjatywa wyszła od Boga. To Bóg polecił Abramowi, mógł komuś innemu polecić. Niczym szczególnym się Abram nie wyróżniał w starożytnym świecie. Akurat na niego spojrzał Bóg. Tak i ja się nie muszę niczym wyróżniać. Na mnie i na ciebie spojrzał Bóg, zaprosił Abrama, by złożył ofiarę. A później w Ewangelii słyszymy, jak zaprosił uczniów Piotra, Jakuba i Jana, by na górze przemienienia doznali takiego oczarowania, by doświadczyli, że Jezus jest samym Bogiem, że proroctwa wypełniły się w Nim. To jest Boże zaproszenie. To jest Boża inicjatywa. A ta inicjatywa, zauważmy, sięga jeszcze głębiej, bo od początku istnienia człowieka, człowiek, który kiedyś powstał jako pierwszy, nadajemy mu imię Adam i Ewa, wyróżniał się od wszystkich zwierząt tym, że myśli o życiu po śmierci biologicznej. Nasza ojczyzna jest w niebie, powie święty Paweł. Człowiek wyróżnia się tym, że Bóg obdarzył od samego początku zaistnienia człowieka go sumieniem, takim wewnętrznym drogowskazem, który pokazuje, jak dojść do szczęśliwej wieczności. Tym się różnimy od zwierząt. Wszystko inne jest bardzo podobne.
biologia nie odróżni człowieka od bardzo podobnych mu zwierząt. Fizyka tym bardziej, powie, te same atomy są w każdym człowieku, co w każdej innej rzeczy, którą widzimy. A to wyróżnia człowieka. Sumienie, które pozwala iść, by nie pobłądzić. Ale wiemy dobrze, że to sumienie może być zniekształcone, może być zmanipulowane. I to w wymiarach nieraz całych narodów. Nie musimy daleko w historii szukać. Hitler potrafił zmanipulować większość Niemców, bardzo przecież inteligentnych skądinąd, że współpracowali w jego wielkich zbrodniach. To samo zrobił w Rosji Lenin i Stalin, a obecnie Putin też potrafił zmanipulować większość Rosjan, że oni czynnie uczestniczą w tym ludobójstwie, które dokonuje się na Ukrainie. A z kolei na zachodzie Europy szatan potrafił zmanipulować większość mieszkańców zachodniej Europy, którzy powiedzieli, że przykazanie nie cudzołóż nie istnieje. Już w tej najbardziej odrażającej formie ideologii LGBT to już w ogóle zmanipulowani są tak, że zwątpili w to, czy człowiek jest mężczyzną, czy kobietą. Czyli można sumienie człowieka tak zmanipulować, że zaczyna błądzić. Zamiast prowadzić go do szczęścia wiecznego, to zniekształcone sumienie prowadzi go do zbrodni i do potępienia wiecznego. I teraz zauważmy, Bóg widząc tę rzeczywistość, nie pozostawił człowieka błądzącego samemu sobie. Bo człowiek szukał Boga w różnych formach. Wszystkie religie o tym świadczą. Oto Bóg sam stał się człowiekiem, by założyć Kościół, wspólnotę, w której sobie wzajemnie pomagamy. I ta wspólnota to nie tylko my, którzy tutaj żyjemy w życiu doczesnym, ale w tej wspólnocie przecież jest Najświętsza Maria Panna i wszyscy święci. Jest to wielka, piękna wspólnota. My, żyjący jeszcze doczesnym życiem, jesteśmy słabi, grzeszni, błądzimy. Ale w tej wspólnocie Bóg nas chce prowadzić i nas raz na tydzień zaprasza na górę przemienienia, na mszę świętą. I akurat w naszej świątyni mamy taką piękną katechezę w ołtarzu. Kto jeszcze nie był tutaj pomiędzy tymi dwoma ołtarzami, niech podejdzie, pod szybą jest odkrywka archeologiczna fundamentu pierwszego ołtarza. I nawet taką małą ciekawostką jest fakt, że archeolodzy, gdy odkopali ten fundament pierwszego ołtarza, to między kamieniami znaleźli monetkę krzyżacką, która funkcjonowała przez około 10 lat w państwie krzyżackim około roku 1320. To potwierdza datowanie pierwszego ołtarza. I to, co w tym fundamencie mnie osobiście najbardziej tak porusza, to jego solidność. Fundament pod ołtarz jest tak mocny, tak głęboki, jak fundamenty pod mury kościoła, pod wieże kościoła. Bo ołtarz to Chrystus, to symbol Chrystusa, znak Chrystusa. To ołtarz to miejsce, na którym Chrystus składa się w ofierze. On jest fundamentem niepodważalnym, on jest w centrum. To mówi mi ten fundament, że my gromadzimy się nie jako ludzie, którzy szukają Boga, ale wokół samego Boga, Jezusa Chrystusa, który jest wśród nas obecny. To jest ta pierwsza rzeczywistość każdej mszy świętej. Przychodzimy, bo sam Bóg nas zaprasza i jest wśród nas. Później, po 300 latach, około roku 1612, gdy już była reformacja, a reformacja przede wszystkim podważyła obecność Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina. I powiedziała, księża nam są niepotrzebni, bo i tak oni nic nie zrobią. To jest tylko symbol. My też potrafimy łamać się opłatkiem, jak na wieczerzy wigilijnej. I wówczas po Soborze Trydenckim postanowiono zbudować nowy ołtarz. I ten nowy ołtarz, no,
funkcjonował bardzo krótko. Był w nim ten obraz ukrzyżowania, ale po kilkudziesięciu latach był potop szwedzki i trzeba było odnowić ten ołtarz. Ale to, co w tym drugim ołtarzu jest wyjątkowe w porównaniu z pierwszym ołtarzem, to tabernakulum. Wcześniej przechowywany Najświętszy Sakrament, może w zakrystii, dla chorych. Ale po Soborze Trydenckim powiedziano, nie, trzeba wyeksponować tą Bożą obecność wśród nas. I stąd wykuto tabernakulum w murze, a później po potopie szwedzkim, gdy ołtarz trzeba było odnowić, umieszczono tabernakulum w centrum, w głównym ołtarzu. I teraz pamiętamy jeszcze, że kapłan wówczas wraz ze wszystkimi wiernymi był zwrócony ku wschodowi. Wszyscy patrzyli na wschód, a wschód to jest symbol Chrystusa wschodzącego słońca, a dodatkowo w naszej świątyni kapłan i wszyscy patrzą na obraz ukrzyżowania. Czyli to wszystko miało uświadomić jeszcze mocniej, że my wszyscy uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa. Wymiar ofiary jest podstawowym wymiarem każdej mszy świętej. I mijają wieki. I po Soborze Watykańskim II, to co najbardziej tak rzuca się w oczy w reformie liturgicznej, to trzeci ołtarz, który jest już w środku, pomiędzy kapłanem a wiernymi. My gromadzimy się wokół ołtarza. W niektórych nowoczesnych świątyniach nieraz on jest jeszcze bardziej wysunięty do środka. Co ma to nam powiedzieć? Że jesteśmy wspólnotą. To jest taka katecheza, że bardzo ważne jest nie zapomnieć o tym, że nie tylko Bóg jest tu obecny, nie tylko przychodzimy uczestniczyć w ofierze Jezusa Chrystusa, my również sami ofiarę składamy, ale my jesteśmy wspólnotą. Tak uczestniczą w Eucharystii, ona buduje naszą wspólnotę. I to jest bardzo ważne, ten wymiar wspólnotowy. Choć obserwujemy taką rzecz bardzo bolesną, i to Benedykt XVI mocno podkreślił, że oto na zachodzie Europy w ostatnich 50 latach po Soborze Watykańskim II przeakcentowali dziennikarze, bo oni nadali ton reformie soborowej, nie biskupi jak w Polsce, ale właśnie dziennikarze, że wspólnota jest najważniejszym elementem liturgii. I trzeba robić wszystko tak, żeby nam było przyjemnie, atrakcyjnie, no zwłaszcza dla młodych, może nowoczesna muzyka, żeby była taka bitowa, z gitarami, z perkusją, to, co nam się podoba, że to jest cel najważniejszy, budować wspólnotę. A potem to, co mnie nieraz szokowało, że nawet dla małych dzieci w kościele zrobiono plac zabaw, żeby dzieci się czuły jak w domu, tak radośnie, wspólnotowo. I zapomniano o tym, że przecież to nie jest jedyny wymiar. To jest ważne, że my tworzymy wspólnotę, mamy wspólnie śpiewać, wspólnie się modlić. Mamy również nowe elementy wprowadzać, kulturowe, nowe pieśni. Różnie to wygląda w różnych kulturach, inaczej w Afryce, inaczej w Ameryce Południowej. Ale to są te trzy wymiary każdej Eucharystii. To Bóg nas zaprasza, On jest obecny, uczestniczymy w ofierze i jednocześnie jesteśmy wspólnotą. I potem innych świadczymy. I Wielki Post ma nam pomóc. Nam, którzy uczestniczymy we mszy świętej, żebyśmy się zmieniali. Żeby ci, którzy chodzą bardzo rzadko do kościoła, przecież taka jest większość parafian, żeby oni patrząc na nas, że my potrafimy się uśmiechnąć do siebie, że po tych różnych lockdownach potrafimy z sobą rozmawiać, bardziej cenimy sobie rozmowy, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi, że może gdy się zdenerwujemy, to mniej przeklinamy, może z czegoś sobie odmówię, jakiś grzech poprawię, że patrząc na nas, że my się zmieniamy jako wspólnota, żeby powiedzieli, a to może warto przyjść. A gdy przyjdą na Wielkanoc, bo zawsze więcej osób przyjdzie, żeby zobaczyli, że jest lepiej, powiemy. Jest bardziej modlitewna atmosfera. Coś się zmieniło w naszej wspólnocie po tych trudnych doświadczeniach. To jest nasze świadectwo, które wiemy jest czymś bardzo podstawowym. To wyróżniało chrześcijan.
Inni patrzyli, mówili, patrzcie, jak oni się miłują. To pociąga młode pokolenie. Gdy widzą, że małżonkowie, którzy uczestniczą we mszy świętej, są w domu na co dzień bardziej z sobą zżyci, bardziej się miłują, mniej się kłócą. A ja też bym chciał taką rodzinę założyć. Gdy potem patrzą, że parafianie sobie wzajemnie potrafią bardziej pomóc, a to jest piękna rzecz. To jest przecież to najpiękniejsze świadectwo, które dzisiaj jako naród polski zdajemy wobec całego świata. Patrzcie, jak oni się miłują, jak przyjmują Ukraińców, do których mogliby mieć urazy, historyczne nawet, ale przyjmują ich z otwartym sercem, że nie ma żadnych obozów dla uchodźców, a każdy znajduje dom, rodzinę, która go chce przyjąć. I są cały czas w Polsce wolne rodziny, wolne domy, które czekają, by przyjąć. To jest coś wyjątkowego. I niech inni patrzą i się pytają, skąd oni to mają. A odpowiedź jest wtedy prosta, jak będą nas się pytać. To jest chrześcijańska, katolicka dusza większości Polaków. Nawet tych, którzy rzadko do kościoła chodzą. Jeszcze w sercu mają takie bardzo wielkie wyczucie, które zrodziło się ze chrztu świętego. I taka jest Eucharystia, w której uczestniczymy, o którą dbamy i oby ten Wielki Post nam w tym pomógł. Wpatrywanie się w mękę pańską, nabożeństwo gorzki żali, drogi krzyżowej. Takie doświadczenie, że ja jestem również zaproszony i powiem jak święty Piotr, Panie, dobrze nam tu być.